Halo, witam ja was po dobrodziejsku w kolejnym odcinku tej psychopatycznej, tej jakże obrzydliwie satysfakcjonującej gry, jaką jest Dead by Daylight. Jest to kolejny rozdział, właśnie wyszedł, nie wiem nawet jak się nazywa, zaraz zobaczmy tutaj, otwórzmy sobie menu, otwórzmy sobie naszych bohaterów. Zaraz, gdzie to jest? Killers, tutaj właśnie, tak, The Hag, nie wiem jak to przetłumaczyć, ja osobiście jak na nią patrzę, to mi się kojarzą czasy z dobrych Dungeons and Dragons i te klimaty, taka szyszymora, taka bagienna zmora, koczkodan tak zwany, także tak, rozdział nazywa się Of Flesh and Mud, czyli z ciała i z błota, i właśnie naszą bohaterką w tym odcinku będzie nowa morderczyni, jaką jest nikt inny jak The Hag. A tutaj jaki Lovelas, Ace of Visconti, to jakiś chyba nowy bohater też jest, nawet nie wiem, czy może taki ubrany po prostu jest? Nie wiem o co chodzi, ale tak, klikniemy sobie ready, zostało nam jeszcze 15 sekund do ładowania ekranu. Jeszcze jakbyśmy mogli sobie tak, nic tutaj nie możemy skustomizować, jak ja to mówię, czyli zmienić, ale no ładna koleżanka jest, trzeba przyznać. 5 sekund, 3 sekundy, 2 sekundy i rozpoczynamy mecz i wszystko wam wyjaśnię podczas meczu. No i witam, i tak się złożyło, że zaczynamy na tej mapie, na której skończyliśmy poprzedni odcinek. To oglądał odcinek z Michałem Bajorem, tak zwanym, to polecam serdecznie, macie link. Jeśli nie oglądaliście, link macie w playliście, to możecie sobie jeszcze raz obejrzeć, albo ponownie, albo jeszcze raz, albo obiednie. Ale tak, skupmy się na tu i teraz, bo nasza morderczyni, najciekawsze jest to, że ona potrafi, tak jak Trapper, rozstawiać pułapki. Tylko że nijak nie potrafi wykombinować, co te pułapki tak naprawdę dają, bo tutaj widzę, w piwnicy jest jakiś ten, zobaczmy tutaj. Nie lubię tej mapy z punktu widzenia mordercy. Oho, tu już ktoś był. Aha! Tu cię mam! Chodź no tu! Ale szybko spierdala. Ale przeskakuj! Dobra. Gonimy ją, trochę ją zgliczowało z tego co widzę. Ale gonimy je tak, nasza morderczyni jest w miarę szybka w porównaniu do Michała Bajora. Dobra, trafiona. Dobra, chodź. Musimy ją złapać teraz. Chodź maleńka, chodź, nie uciekaj. Nie ma co się tutaj sprzeciwiać. Widzę, że tutaj też. Nice. Chodź tutaj. Chodź, czekaj, gdzie by cię tutaj, najbliższy hak mamy, tutaj, ale nie, tutaj cię, ale się rzucasz. Mam nadzieję, że mi się nie wysmyknie, czekaj, bo tu jest, będzie blisko, szybko, dalej, dawaj ją wieszaj, ale no nie, no już ją miałem wieszać. Chodź tu. Dlatego właśnie nie lubię tej mapy, bo nie znam jej do końca, po prostu jej nie znam do końca. Dobrze, trafiłem ją. Dalej, przeskakuj. No dalej, no co tak leniwie. Dawaj tutaj. O, widzę tam kogoś, widzę. Czekaj, gdzie był ten hak? Tutaj. Gdzie mi tu? Gdzie po oczach świeci? Nie świeć mnie po... No, on mi poszedł. Dawaj, bo musimy powiesić ją, bo nam się znowu wysmieknie i tyle... kurwa, no wiedziałem, no co jest? No nie, ta zniewaga krwi wymaga, chodź tu ty bęcwale. O ty cwaniaku. No dalej, co ona tak wolno przeskakuje? Nie podoba mi się to. No i zwiali mi, no. Znowu, ja już tak powiem, mam bardzo kiepską uwagę w tej grze, bo chwila, moment i... Czekaj, słuchujemy. Chwila, moment i ja się po prostu rozkojarzam i pozwalam, że tutaj gonię tego, później tego i tak nie potrafię się zdecydować, kogo tak naprawdę gonię. No wolno przechodzi przez te... Sorry, że tak się zamilkłem, ale... Ale nasłuchuję, gdzie są nasze ofiary. No nie, no już się uleczyli, no po prostu dupa blada. Tyle pracy, tyle wszystkiego, oni już dwa silniki odblokowali, podczas gdy ja się bawiłem z nimi w kotka i myszkę. Ale tak, nasza bohaterka
potrafi rozstawiać pułapki. Mianowicie pułapki wygląda w ten sposób, że ona coś tam bazgroli błotem na podłodze, tylko że nijak nie potrafi wykombinować, jaka jest użyteczność tego, poza tym, że alarmuje. O ty. Chodź tu. Alarmuje to nas, że w pobliżu znajduje się właśnie ofiara. Dobra, dalej przeskakuj przez to. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Gdzie ona? Słyszę jak dyszysz, słyszę jak oddychasz. Chodź tutaj. Gdzie on uciekła? W tamtą stronę gdzieś. Aha, widzę, dobra. Za wolno. Kurde, nie no, rozwalą mnie. Po prostu rozwalą mnie jak paczkę dropsów w tym meczu. Gdzie ona jest? Gdzieś tutaj. Tak, tutaj przez okno uciekła. Kurde, no nie mogę. Nie mogę, no ta mapa mnie po prostu rozbija. Nie potrafię w ogóle się w niej odnaleźć. A już miałem chwalić tą morderczynię, że taka fajna, że tak fajnie mi się nią grało. Aha. Tam widzę cały czas. Jedna koleżanka jest. Słyszę ją, ale... Co jest, kurde? Czemu ja nie mogę nikogo zabić? Myślałem, że jestem w miarę dobry w tą grę. Znaczy, w miarę. A, tutaj stała cały czas cwaniara. No dalej, przełaź. I gdzie? No nie widzę ich nigdzie. O, tutaj, zobacz koleżka. Chodź no. Ej, panie. Gdzie on zwiał? Kurde, jak ja go zgubiłem? Aha! Tam, do domu poszedł. Chodź tu, tutaj, nie, tędy gdzieś. Chodź tu. Gdzie on zwiał? No jak ja jej nie widzę? No masakra jakaś! Nikogo nie zabiłem, ani nikogo nie powiesiłem na hak. Porobili mnie jak paczkę dropsów. Gdzie tu w ogóle są wyjścia z tego... z tej gównianej mapy? Nie podoba mi się ta mapa, naprawdę nie lubię tej mapy. Fakt faktem, że trochę zjebałem, że się nie skupiałem zbytnio na... Dobra. Rozstaw tutaj pułapkę może, o. Nie wiem co te pułapki dają, naprawdę, no po prostu to, jeśli ktoś na to nastąpi, to wyskakuje taki ten tego... Wyskakuje po prostu taki jakby imitacja morderczyni, że ona tak przed kimś wyskakuje, ale... Nijak nie potrafię... Co to? A, już otworzyli, dupa. Już otworzyli wrota. Dzień dobry. Ajajaj. A, no dwójka została, ale skoro tu już są wrota otwarte, to podejrzewam, że bawią się po prostu ze mną w tej chwili. No tam już tamte wrota otwierają, bo tam została pułapka uaktywniona, która nic tak naprawdę nie robi, ona ani nie kaleczy tego. Myślałem, podobno tak jak czytałem to jakieś tam patchnoty, że to po prostu jakoś osłabia tego survivora, że on jakoś może wolniej będzie biegać albo cokolwiek takiego, ale nie, to się okazuje, że to jest wszystko jeden. O. Ciekawe, no. Nie otworzyli tych wrót. A czemu? Dziwne rzeczy, no ale no i tak, no teraz zanim dobiegnę tam, no to no już będzie po ptakach. Już na pewno cię, no właśnie, do widzenia. O, pierwszy mecz od bardzo dawna, gdzie nie udało mi się nikogo nie
Nikogo nie udało mi się ukatrupić. Trochę żenujące, aż się wina napiję. Ale mnie porobili, jak paczkę dropsów po prostu. Tragedia w ogóle, tragedia. Ale tutaj widzę ktoś... Jackie Chan, kurde, miał dosyć dobrego skilla. Good game, fuck off. Dobra, jeszcze jeden meczek sobie rozegramy, mam nadzieję, że to będzie mniejsza kompromitacja. No ale przynajmniej wam pokazuję w tej chwili, jak wygląda mechanika. Jak wygląda mechanika nowego mordercy. Bo właśnie nowy morderca się zjawił i go sobie testujemy. Na tym polega ten odcinek, dzisiejszy odcinek, żeby wam po prostu pokazać, jak to wszystko się ma. Klikamy, że jesteśmy ready. Mam nadzieję, że też nie będziemy długo czekać na naszych... na nasze kochane ofiary, że się tak wyrażę. Ale tak, no i jestem ciekaw, jeśli jesteście w stanie powiedzieć mi, bo ona ma dopiero u mnie trzeci poziom, więc jeszcze tak naprawdę ani perków nie odblokowałem, ani nic, ale te pułapki mnie zastanawiają, co to daje, poza tym, że po prostu sygnalizuje, że ktoś w to wdepnął. Co tak naprawdę, no... zajebiście, no ktoś to wdepnął, tak samo jak ktoś spierdoli naprawę generatora albo nie wiem, przeskoczy przez okno, to też mi sygnalizuje dźwiękowo i lokalizacyjnie też, że coś się stało, ale no nie wiem, nie wiem. Rozegrajmy sobie jeszcze jeden meczek i tyle. Dajcie opinię, co uważacie. Ja uważam, że sam koncept, koncepcja, że coś się tak po polsku wyrażę, koncepcja tej nowej morderczyni jest fajna, ale... czy to jakieś skuteczne, czy to jakieś fajne, no chyba jednak cały czas wydaje mi się, że Trapper jest najlepszy, bo jednak pułapki jakieś takie skuteczne rozstawia. Widzimy się podczas meczu. No i halo, halo, dzień dobry, jesteśmy już na mapie, tym razem jakiejś takiej, w której czuję się w miarę, nie żebym jakoś wykrakał teraz, ale czuję się w miarę komfortowo. Więc mam nadzieję, że tutaj nam lepiej to wszystko pójdzie, może tutaj w tej trawie rozstawimy od razu pułapkę, nasmarujemy tam błotem jakieś takie dzikie symbole. No i zobaczmy, gdzie są. I teraz też te totemy są. Nie wiem, czy z tymi totemami raczej nic nie możemy zrobić. O, dzień dobry. Gdzie uciekasz? Przyjacielu, czekaj na mnie. Fajne, kurde, pospieszyłem się, trochę się podnieciłem i próbowałem go ściąć za szybko. Co ty robisz? Halo? A czemu ich jest w ogóle trójka? Ktoś... kogoś wywaliło. Gdzie on jest? Tutaj. Chodź. Tam do stodoły ucieka, dobra, widzimy go. Nie ma problemu, rozwalamy to wszystko, bo... to się wszystko przyda przyszłościowo, chociaż nie wiem, czemu ich jest trójka. Zastanawia mnie to bardzo, dobra. Widać, że kolega nie wprawiony w boju. Bo raz, że ucieka po linii prostej, a dwa, że... robi hałas, mimo że już uciekł mi tak naprawdę i mógł ze spokojem mi... dobrze. Halo, panie kolego! No i pod hakiem idealnie, żeś mi się położył, przyjacielu. Bardzo dobrze, podoba mi się to. Jeśli nie masz nic przeciwko, to cię tutaj zawieszę. Dobrze. I tutaj gdzieś pułapkę nasmarujemy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Dobra, spoko. Kogo by tutaj jeszcze? Tu widzę, nic się nie dzieje. Tu też nic się nie dzieje. Nie wiem teraz, czy kampić z racji, że jest ich trójka, czy czekać, aż oni tutaj gdzieś się pojawią. Bo wydaje mi się, że zawsze znajdzie się jakiś jeden bohater w grupie, który będzie próbował uratować śmiałka, który zawis pierwszy. Ale dobrze, dobrze się z tym czuję, że udało mi się jednak mimo wszystko. Chociaż jednego... co te kruki tutaj mi mówią? Bo coś tam kiedyś mi pisaliście w komentarzach, że kruki sugerują to, gdzie... kruki też pomagają podobno, ale nie wiem, czy to trzeba mieć jakiegoś perka wykształconego, czy... A, dzień dobry! Widziałem cię, koleżanko. Dobrze, idziemy dalej. Chodź do tutaj, chodź. Nie masz co się wstydzić. Nie udało się, widzieliście? Tam była taka poświata, jakby moje odbicie czy coś w tym stylu. I właśnie tam, że się tak wyrażę, to była ta pułapka aktywowana. Ciekawe, czy uda mi się ją donieść tutaj do najbliższego. Czyli tutaj za tym autobusem, daj szybko. Bo ona się rwie, szybciutko. Kurwa, wiedziałem, no. Cholera jasna, gdzie...
Gdzie żeś polazła? Wredna mendo. Ja mam czas, spokojnie. Dobra. Dobra, rozwalamy to wszystko, za to wszystko dostajemy punkty, więc... A tutaj cię widzę, tu cię mam. Ty, gdzie ona jest? Tutaj. Dobrze, bardzo dobrze. Ta gra naprawdę najgorsze instynkty we mnie wzbudza. Żeby nie powiedzieć wzwodzi. Chodź tutaj, no, nie rwij się. Nie wierz go, bo nie lubię. Dobra, ten tam, kurde, twardo idzie. Jeden zawodnik. Tutaj też pułapkę nabryzgamy, pułapeczkę. Łyczek wina za każdego powieszonego. Dobra. Trochę szkoda, że jest ich trójka, bo to jednak zmniejsza. A dzień dobry, proszę pana. Że się tu spotkaliśmy w tych jakże niewiarygodnych, przyjemnych. I w pułapeczkę też. Tylko, no właśnie, widzieliście, w pułapkę. W pułapkę on wdepnął. O, zobaczcie, w kolejną wdepnął. I tak się złożyło, że przegrywacie, moi drodzy. Gdzie jest najbliższy hak? Gdzie by cię tu można powiesić? Myślę, że najlepiej będzie tu cię wziąć i zawlec cię tu, że tak powiem, do tego haka. Nie rwij się. Nie rwij się. No, taki szybki meczyk. No ale była ich trójka, no to ja to rozumiem, że jakby nie patrzeć, on nie powinien teraz stąd uciec, nie wydaje mi się. Ale tak na wypadek, jakby uciekł, to od razu wdepnie w pułapkę, tak profilaktycznie mówiąc. Dobra, czyli no ta już wisi, ta zaraz wykorkuje. Nic, tylko usiąść, zrelaksować się i czekać na te punkty, które się nabiją. No, także ten, no trochę różnicy robi jednak, jak się gra na mapie, która nie jest taka irytująca, bo jednak wydaje mi się, że mapa Michaela Myersa z Halloween mapa jest, no mimo, że już drugi mecz na odcinku rozgrywaliśmy, to wydaje mi się, że jest o wiele lepsza, bardziej przychylna dla ofiar niż dla morderców. Nie wiem, ja nie potrafię się tam odnaleźć po tych domach, latach, tam piętra są, meble, cholera wie, o co chodzi. No, a tutaj no to jednak nie wiem, już tak bardziej schematycznie wiem mniej więcej w czym, gdzie, jak będą się ukrywać nasze drogie ofiary. Uż ty! No. Ale tak. Myślę, że spoko, no The Hag jest całkiem fajną morderczynią. Podoba mi się koncept tego, że ci mordercy nie są tacy podobni. Tylko nie potrafię rozgryźć tak naprawdę, po jakiego grzyba ona te pułapki rozstawia. Po co ona to robi, bo co to daje, no. No niby się, no tak, no dobre zwycięstwo, ileś tam punktów dostaliśmy. Może jeszcze sobie rozwiniemy jakieś umiejętności u naszej jakże przystojnej kochaneczki. No nawet uda nam się czwarty poziom wbić. Mystery Box, Willow Wrath, bla bla. Dobra. Tu będziemy ich chyba pierwszego. Nie, nie będziemy. Pussy. Co? Pussy Willow Catkins. Co? Flower Close Cover in a Grey reveals the Spice Order for 2 seconds and a triple phantasm. Ha. Czyli ona ma różne pułapki? O co tutaj chodzi? Kurde, nie mogę się doczekać, strasznie dużo to kosztują, ale nie mogę się doczekać, aż będziemy w stanie też to odblokować. Za te diamenty, mamy tylko 150 diamentów, ale tutaj widzicie, że ceny są dosyć takie srogie i za 4 godziny one się zmieniają, co 4 godziny one się zmieniają, czy coś takiego. Mocy żadnej nie mamy. No, jak widzicie, tam w tej chwili mamy tak, na 17 trapera, na 11 zjawę, na 7 Michaela Myersa, na 1 Hilly Billy i na 5 zakonnicę, Jezu, pielęgniarkę chciałem powiedzieć, i na 4 The Hag, także tak, no, pogrywamy sobie każdym po trochu. O, czekaj, bo tutaj, co to mamy? Hey, it's far on home, the false hope rise with excitement. Aha, czyli coś tam z totemami, właśnie The Hag, ona jest bardzo jakoś, no nie potrafię, nie rozgryzłem tego jeszcze. Jeśli wiecie, jeśli gracie w Dead by Daylight, napiszcie w komentarze, dajcie mi znać, jak można w maksymalny sposób
użyć mocy tej przepięknej, po prostu słodkiej pani, jaką jest The Hack. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli podobało, bało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to łapkę w dół. Bądźmy ze sobą szczerzy. No i komentarze, 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 to ja najbardziej lubię. Mimo, że może algorytm YouTube'a tego nie lubi najbardziej, ale ja lubię. A to jestem takim samolubem i to chodzi o to, co ja lubię. No i tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zabiłem kilku ludzi, pierwszy mecz był porażką. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku serii Dead by Daylight. Na razie, cześć, siemano. Pum.